Po raz kolejny witamy w ruinach Chivalry Medieval Warfare. Trzeci raz witamy na tym samym serwerze. Morszczuki, hostowany na Atari albo na Neostracie. Dlatego, że im więcej osób wejdzie, tym wszyscy gorsze pingi mają. A oni jeszcze hostują dwa serwery, oba na 32 osoby. Boże, ci miecz do oka. Nie do końca. Idziemy. O, kręci się czerwony pan. O Jezus, co mu to wyszło nawet. Bo nie tym, kurde, mieczem, jak tak właśnie atakuje, to zatacza nim taki okrąg, 270 stopni chyba. Okrąg? Łuk. Nie mylmy pojąć? To jest strasznie mylące, ale da się przed tym zablokować łatwo, po prostu... Jak się nie zapomni o tym, to można się przecież przed tym takim skokiem obronić w bardzo prosty sposób. Ja bym w ogóle tego skoku nie stosował, grając jako Vanguard. Bardziej przeszkadza, częściej niż pożytek przynosi. Gdzie są jacyś wrogowie? Pewnie wszyscy w naszej bazie są. A tylko jeden został. Znowu jest ich dwóch mniej. Gdzie ten topór poszedł, no? Ale jesteś stary. Koleś wygląda, jakby był z papieru zrobiony. O kurde, ktoś gada, zapomniałem tego wyłączyć. Shit, configuration, configuration, audio. Fuck off. No i gdzie ten idiota? No. Zenka. Ach tak. Baldachim zrobiony jest z azbestu. Idziemy się zabawić. Imprezki czas! Nie wiem, czy go dźgnąłem, czy dźgnąłem kolegę. To już bez znaczenia. W sumie nie powinienem robić tak lewo-prawo, jak są koledzy w pobliżu, bo to robi krzywdę kolegom też. Powinno się tego unikać, dobry gracz tego unika. Ale zatrzymał się. A teraz kurde. To ten pulas cały. On taki zły nie jest, ten pulas, wbrew pozorom. Coś tam pulas umie. Jaki pefail! Nie trafiłem go. Chyba komuś na głowie stanąłem przez chwilę. A, to nasz łucznik? Myślałem, że to wróg. Czerwony czasami wygląda jak niebieski. Ojej. Aha, koleś wyszedł z gry i zginął. No tak. Dante! Pięknie postrzeliłeś, kolega. No nie ma co. Dostaniesz za to medal. O! Nie rozumiem, dlaczego on zginął. Był daleko. Gra odczytowała na moją korzyść. Pięknie. Dzięki, że mi pomogłeś. Bardzo źle ze mną jest, muszę się wycofać. Ukryję się w krzaku. Tutaj mnie nie znajdą. Nie. Wycofa się dalej. Ten wallhack też jest głupi, a w ogóle ten wallhack w Free For All też działa. Widać nika tych znajomych. Zabiję mnie. Nie. To jest ten, co wtedy tak długo żył.
Nie narzekaj, panie Tario. Sam się wpieprzyłeś w taką sytuację. Przynajmniej rozumiem. Co to było? Spadła konserwa. Gdzie oni się chowają? No, został zabity w końcu. O, co to było? Pod wodą się znalazłem. No, zdam ci kopa za to, że się patrzysz tak dziwnie. Kogo tam zesnajpisz? Łuczników, tak? Pojedynki pomiędzy łucznikami nikomu nie pomagają tak naprawdę. O, pan w dziwnym hełmie. O kurde, to jest jakiś ten ekspert. Ma kas weterana. Ja też mam taki kask krzyżowy. Jezus! Możemy też tak włączyć. O, patrzcie, jaki nie grają. Jaki nie umierają, zobaczcie. Aha. Ilu zostało? Czterech? Nas więcej. W tym ten ekspert HMK, bo jest czwarty poziom ma. To naprawdę tylko pokazuje, jak długo koleś grał, nie? To niekoniecznie musi pokazywać jego skilla, jego umiejętności. Ale tak zazwyczaj jest tak, że po prostu im gość dłużej gra, tym większe ma doświadczenie w grze. I no wie jak grać po prostu, żeby wygrać, nie? Dlatego się właśnie obawiam zawsze tych gości, którzy mają te hełmy tych weterana, bo to widać, że no gość już po prostu zabił wystarczającą ilość osób wszystkimi broniami w danej klasie. I teoretycznie powinien znać ich mocne i słabe strony. Wiecie, jak się używa. Ale fail. Nie lubię walk na schodach, bo ciosy nie wchodzą. Ale to przeciwnik się właśnie często tego nie spodziewa, że ciosy na schodach właśnie jakoś tak dziwnie działają i często po prostu popełnia błędy. Łatwiej go pokonać. Powinieneś go oszukać tym feintem już na tym etapie. Jest! Spadł z wysokości i umarł. Lol. Kto żyje? Jakiś Fredrik. O kurde. Pozostaje na minutę, zaraz będzie remis. Du. Co? No i tak będzie teraz uciekał cały czas. Nikt go nie zabije. Mieliśmy dobije do zera, będzie remis. No już, dogoniłeś go. Good job.
jeszcze się toczę po tych schodach. Gregory. Szkoda, że nie chaos. No. No długo pograł ten Gregory, faktycznie. Chociaż to Abandoned Battle, to chyba też pisze, jak koleś wyjdzie na Spectator, żeby na przykład ten klasę zmienić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jest pan ekspert. Spróbujemy, chociaż to może oznaczać mi koniec. Został raz. Ale to wiadomo, jak się walczy z dwoma, to ciężej mu się walczy, nie? Jakim cudem jeszcze żyje po czymś takim? Człowiek odporny na gangbang. To nie jest jakiś nieaktywny. Ale fail. Ile łuczników? Ej! Kurde! A zabił swojego, przynajmniej. O, przegramy. Pech. Chyba. No za dużo ich jest, raczej nie mamy szans. Za dużo ich przeżyło. No, teraz ten, chociaż oni mają mało zdrowia, jakby się postarał, to mógłby ich zabić. Tych dwóch, później tego rycerza, że nie będzie problem. Dobrze, dobrze jest, o. Co? Zmęczył się, to co bardzo. Jak mi przykro. Kto jeszcze? Ci mają młodego łucznika przynajmniej. Co? A ty nie... No koleś stoi tutaj na dachu, no. Gdzie są moi? Gdzie są nasi? No wiem, jeszcze Vanguard biega gdzieś. No zajebiście. Auf dem Dach, tak jest. No to jest kurde fail jakiś, no. I zginie teraz. Ładnie. No niestety zostało 10 sekund, tamtego gościa już... O! Brawo. Grało na zwłokę. Grał na zwłoki. Próbujemy jeszcze raz. Można w nogi go zawsze trafić, jak on się tak zasłania, nie? Tylko, że oczywiście to nie jest takie proste. Specjalnie czekałem. Trochę się tutaj zaczyna clusterfuck mały robić. Już od boku trzeba ich próbować zejść. Dobrze, dostał. Jest! Co to było? Jakiś dziwnie podskoczył.
Ja bym miał coś w bucie. Dostał w dupę. Ale to niedobrze, że dostał w dupę, bo w dupę mnie boli. Sorry. I co, pewnie znowu będą się clusterfuckować na naszych dachach, tak? No to trzeba tam przebiec. Stoi idiota z halabardą. Już go ktoś tam męczy. Drugi jeszcze, o. Muszę zobaczyć, wesoły wojownik. Dostałem, ale nic się stało. My? Zniknąłem na chwilę. Może tym razem my przebiegniemy górą, co? Zobaczymy. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No chodźcie, chodźcie tu. Dzięki za pomoc. Kurde, to jakoś dobrze steruje. No to jest nawigator, pan nawigator. Mistrz nawigacji. On specjalnie tak steruje, żebym zabił kolegę. Zmęczył się. No i nie powiodło się mu. To był świstak. No gdzie nie są? Pulas. Pięknie. W ostatniej chwili mi uciekł. O, wygraliśmy nawet. Już? Dziwne. Ktoś był lepszy ode mnie.